Słuchowisko na podstawie utworu Pan Trzech Pagórków Zygmunta Kraśnickiego, ilustrowane komiksem Rafała Kado, Opin. Na Mazowszu jest miejsce zwane Opinogórą. Tu trzy pagórki wznoszą się wśród rozległej równiny, którą lasy z dala okrążają wieńcem. Zielone gaje po niej rozsypane przyjmują w swoje zacisze wszelakie ptaki i trwożliwe zające. Na równinie, gdzieniegdzie z błot i trzęsawisk, krzaki wznoszą gałęzie. Minęło 1500 lat, od kiedy tymi stronami władał Opin. Jego dzierżanie, plemię słowiańskie, zamieszkiwali równiny, a Opin, pan Trzech Pagórków, dowodził niemi. Srogi pan uciskał poddanych. Nie znał litości. Niedostępny, ponury, ciągle przebywał w namiocie, a kiedy z niego wyszedł, to na wojnę i rzezie. W walce Opin nie miał sobie równych. Wszyscy drżeli przed jego nadludzką siłą i przed jego okrucieństwem. Nie! Opinogóra. Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Co tam piszesz? Opowiadanie, tato. Piszę o Opinie z mojego snu. Cóż, widzę, że jednak nie pójdziesz w moje ślady. Dzierżanie Opina zamieszkiwali płaszczyzny, a sam pan Trzech Pagórków władał nad niemi. Jego szeroki namiot czernił się na górze, a nad nim powiewała czerwona chorągiew, znak śmierci i spustoszenia. Bóg piekieł nie miał tak strasznego spojrzenia, nie miał tak porywczej i okrutnej duszy. Opin, pan Trzech Pagórków. Godziny przyjęć zależne od nastroju. Nasz wóz nie jest rad. Jeśli nie uda się go łagodzić, wszyscy marnie skończymy. Sam z dala od ludzi. Lubi rozmyślać nad przeszłością lub w odosobnionym namiocie przywoływać w pamięci obrazy wojny. Często, oparwszy głowę o rękę, przypomina sobie stoczone walki, poległych mężów i zasłone trupami pola bitew. Na darze, zapłacisz mi za wszystkie zniewagi. Nad obozem Opina wstało słońce. Już ja wiem, jak pomiarkować wodza. Tylko misa poczciwego mięsa. Precz mi z tym! Wódz wzgardził potrawą atłasa kapusty. A tamten cały ranek ją przyrządzał. Kapusta coś długo siedzi w namiocie wodza. Zwykle wylatywał z niego w pośpiechu. Z pewnością bym wyleciał, lecz potknąłem się o kamień paleniska. Upadłem i byłem nieprzytomny. Później Opin pomógł mi wyjść. Aczkolwiek skoro nie strawa, to inne środki perswazji zadziałają na wodza. Myślę, że mediacje duchowe przyniosą zamierzony efekt. Ten wróż powinien podnieść go na duchu, przewidując zwycięstwa w bitwach. Te mediacje duchowe długo trwają. Coś ten magik długo tłumaczy. Mogę się założyć, że nasz kompan Kapusta dziś opuści namiot wodza w pośpiechu. Mediacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a wróż pośpiesznie opuścił lokal. W ślad za nim na kopniakach wyleciał z namiotu pośrednik. Tymczasem do osady Opina zbliżali się woje po ciężkiej bitwie, wioząc ze sobą łupy. Przewodził im Chorak, dowódca wojsk Opina. A cóż to? Ani żywej duszy? Nikt nie wyjdzie, by przywitać zwycięzców? Choraku! Tutaj wszyscy się skryli! Widok wcześniej walecznych wojów, wystraszonych jak dzieci, bardzo zaniepokoił Choraka. Panie nasz, czcigodny mediatorze, jesteś wreszcie!
udaj się do naszego wodza Opina i udobruchaj go. Wszak żyć nam nie daje. Kiedy Opin jest zły, to lepiej nie wchodzić do jego namiotu. Ale jeśli tego nie zrobię, stracę autorytet wśród swoich wojów. Idę zasięgnąć informacji o przyczynie gniewu wodza. Witaj, szlachetny Opinie. Przywiozłem ci łupy zdobyte od sąsiednich osad. Jak twoje samopoczucie, wodzu? Nigdy nie śmiej mnie dotykać. Nawet ty nie jesteś mi równy. Cenię pokorę. O! Teraz już jest lepiej, Horaku. Poprawiłeś mi samopoczucie. To dla mnie wielki zaszczyt, wodzu. Dobrze. Skończ już mi schlebiać i przygotuj wojów. Jutro, skoro świt, wyruszamy na wyprawę łupieską. Panie, myśmy dopiero wrócili z jednej wyprawy. Ludzie są zmęczeni. Słyszałeś? W namiocie Opina coś łupnęło. Aż ziemia się zatrzęsła. Mam tego dość. Chyba pójdę na chorobowe. Chorak oddalił się na bezpieczną odległość od namiotów, by pozbierać myśli. Ktoś musiał Opina zdenerwować. Co tu się działo, gdy mnie nie było w osadzie? Będę musiał zasięgnąć informacji naszego lokalnego wróżbita. Dowódco, już wyszedłeś z namiotu? Jakie są efekty twojej konwersacji? Takie same jak twoje rozmowy. Zwołaj wojów. Jutro z rana wyruszamy do boju. To niemożliwe. Dopiero co wrócili z zaciętej bitwy i są zmęczeni. Śmiesz podważać rozkaz samego Opina, kmiotku? Natychmiast wykonać! Wypraszam sobie. Tylko nie kmiotku. Jestem z pochodzenia szlachcic. Zwalniam się ze służby. W obozie zapanowała noc. W namiocie Opina jak zwykle paliło się ognisko. Tymczasem do chaty okolicznego kapłana zbliżała się znajoma postać. Stać! Kto idzie? Ach, to ty, Horaku. Wejdź. Chciałbym wiedzieć, co zdenerwowało mojego pana Opina, kapłanie. To wie tylko Opin. Ale mam miksturę, która pomoże ci wejść w jego głowę. Wypij. Zapadniesz w sen, który powinien wszystko wyjaśnić. Po wypiciu mikstury chorak popadł w stan odprężenia i zaczął zasypiać. Przez chwilę walczył ze znużeniem, aż w końcu zasnął. Kiedy odzyskał zmysły, był Opinem. To działa! Jestem Opinem! To działa! Nagle jakaś siła zaczęła pchać choraka do przodu, jakby chciała go gdzieś zaprowadzić. Po jakimś czasie chorak zatrzymał się nad jeziorem. Dwoje ludzi wyznawało sobie dozgonną miłość. Byli to Sławan, syn Mieczyna, oraz jego ukochana, Żulisława. Jedynym świadkiem tego wyznania był chorak pod postacią Opina. Chyba powoli zaczynam rozumieć. Opin zakochał się w Żulisławie. Nagle chorak stracił swą wolną wolę. Dziwna siła kazała mu zaatakować Sławana. Cały incydent dostrzegł stojący w pewnej odległości Nadar. Nie zdążę dobyć miecza. Co ja wyprawiam? Ile jest we mnie wściekłości? Mimo dużej odległości Nadar cisnął włócznią w kierunku napastnika. Broń boleśnie zraniła choraka w dłoń. Chorak czuł też zranioną dumę Opina. Obrońca Sławana wykorzystał zaskoczenie, by zbliżyć się do napastnika i by zadać ostateczny cios. Muszę się obudzić, bo ten szaleniec gotów jest mnie zabić. W
Chwilę później Chorak przebudził się i wrócił do rzeczywistości. Teraz pojmuję, o co chodzi Opinowi. Chce zaatakować osadę Mieczyna, ojca Sławana i odbić Żulisławę.